No, witam Was wszystkich w Starym Świecie. Próbujemy coś Grecją ugrać tutaj cały czas. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie mamy wojnę z Kartaginą i nie wygląda to zbyt zachęcająco. Tak, z nowości jest coś takiego, że był update. Nie wiem, co się zmieniło w tym update'cie, bo nie sprawdzałem update notes'ów, ale już widziałem, że mi tam wywaliło parę rzeczy podczas wczytywania, więc mam nadzieję, że to będzie wszystko działało dalej tak, jak działa, w miarę poprawnie. No i dobra, bez zbędnego przedłużania wybieramy tyrania czy konstytucja. I teraz tyrania daje plus 10 tych military training pointów na rok i wszystkie miasta mają plus 1 niezadowolenia na rok. Ale dostajemy za to plus 20 kasy za każdą jednostkę na naszym terytorium. Albo konstytucja, dostajemy wtedy 10 civików rocznie. No i tak naprawdę ani jedno, ani drugie nie jest jakieś zajebiste. Discontenta byśmy nie chcieli w miastach, bo to już tam powoduje pewne problemy. Może jednak zacznijmy konstytucję. Następna jednostka. Co myśmy tu robiliśmy? Bo nie pamiętam. Tutaj chyba głównie uciekaliśmy przed ludźmi niedobrymi. Co tu możemy zbudować? Kopalnie. Dobra, to buduj te kopalnie tu, niech będzie. Następna jednostka. I tu mamy łuczników w Atenach. Aha, i Ateny mi już praktycznie padły. No, chyba za wiele tutaj już nie nadziałam. Muszę tak, czy to są nasi? To są nasi, nie? Wycofamy się łucznikami tutaj. Tymi może wejdziemy do tych Aten. Mogę ich upgrade'nąć? A, musi być fully skillowany. To skillujcie się. Tymi sobie podejdziemy tu. No i łucznikiem jeszcze możemy strzelić, no nie? Dobra. Produkcja w Koryncie. No, w Koryncie. Kurde. Produkujcie mi slingerów, bo potem ich sobie mogę upgrade'nąć, więc to zawsze dwie tury mniej, a jedną turę poświęcę na upgrade'a, więc zapłacę trochę kasy, ale będę miał jedną turę szybciej tego archera. Zawsze coś. Tymi gośćmi, no to nie wiem, chyba fortyfikacja. Koniec roku. Zdaje się, że nie mamy za bardzo jednostek wojskowych już, więc teraz może być ciężko. Szczęście przerzucili się trochę na Rzymian. Może to i dobrze. No i wybili im jednych slingerów. Teraz im wybiją drugich slingerów. Tu się wycofali, na szczęście. Zostało im tu 4 slingerów. Dobra, córka się urodziła, czyli wnuczka moja, dobra. Co się tu odpierdziela teraz? No możemy tym slingerom tutaj walnąć. Bardzo ładnie.
Tym łucznikiem możemy podejść jedno pole i zastrzelić tych. Bardzo ładnie. No, tymi w Atenach niestety chyba zostajemy, tak jak siedzą. No bo co, no bo co, no nic nie zrobisz. Tu się farmer buduje. Nie o to chodziło. Chodziło mi o tych panów. Mogę ich upgrade'nąć do falangity. Ale muszę mieć w mieście cytadelę. Aha, no to może promocja, bo już niedużo zostało. Garnizon. Czyli jeśli walczą w mieście, to mają 25% do siły. W sumie. Niech będzie. Tak wychodzi, że będą teraz na zurbanizowanych terytoriach walczyli. Mam nadzieję, że mi nie załatwią łuczników, bo byłby żal. Ale teoretycznie mogą strzelić do mnie tymi trzema kolesiami, więc... A oni nie są w pełni zhealowani, więc może z tym być problem. Chyba, żebyśmy tutaj dali... A generała nie ma, nie ma, bo po ataku musi się skuldownować. To niestety... Nie, idą, widzę, dalej na Rzymian. Tu mi falangę zaatakowali, znaczy spearmenów moich. Dobra, to jeszcze nie ma dramatu. Tu kogoś zabiją chyba. Oj, oj. No nie, nie mów mi, że mi zabili tych spearmenów jednym atakiem takim. O ja pierdzielę, no. Czy to są zwykli macemeni? Nie, no to jest masakra, panie. Dostajemy po dupie i to ostro. Ale oni mają tyle jednostek, że to dajcie pan spokój, nie? A, Rzymianie jeszcze mają z trakami wojnę. To teraz będziemy mieć problem z tymi łucznikami i to duży. Dlatego chyba zamienimy ich miejscami znowu. Tu sobie wejdziemy tym. Łucznikami tutaj poproszę. Strzał w tych typów. Tymi możemy dodać sobie generała. Królowa Hydna niech będzie. No i pasujemy turę. Koniec roku. No nie mam w ogóle jednostek, więc nic nie mogę zrobić. Dobra, no mam nadzieję, że coś tam buduje. Tu mi atakują Ateny znowu. Murów się jakby pozbyli. Rzymian za chwilę wykończą. Także to będzie chyba koniec gry dla nas. I tym samym zakończymy drugą serię, coś mi się wydaje. No tutaj jest troszkę inaczej niż w cywilizacji, trzeba działać tymi. Mój mąż jest chory. Tutaj mamy jeszcze Raidersów, zajebiście. Rzymianie tu są, to może nas trochę obronią. Zresztą to jest Ostia, rzymskie miasto. Co tu się wybudowało? Coś. Coś tu się wybudowało. Żarcia jeszcze mamy, ale kurde, żarcie by się przydało może też. Co tu stoi? Podejdź no tutaj. Znaczy ja mogę się pozbyć budynku z tego? No tu jest świątynia Zeusa. Gdybym chciał się jej pozbyć i jednak postawić tutaj... A, muszę kontrol przytrzymać, bo chciałbym tutaj postawić... Tu jest village, czyli hamlet się podniosło na village. Chciałbym tutaj postawić tak naprawdę granary. Ale nie wiem, czemu się nie da. Rural Improvements.
Granary. Aha, wymaga lush temperate or arid. A tutaj niestety jest Urban Flat Clear. No właśnie. No to może to granary byśmy. No to w takim razie farmę tutaj wybuduję jeszcze. Bo z żarciem jest trochę słaba. Wo, zaczyna być. Tam się slingerzy robią, tu się robi farmer, dobra. Dobra, mamy jakąś kontrofensywę lekką. Strzelamy w tych typów. No nie mogę wyjść tym typkiem, bo jak wyjdę tym typkiem, no to będzie po mnie praktycznie. Chyba, że może tutaj. Spróbujemy, ale obawiam się, że to może się źle skończyć. Dobra, no ale coś musimy robić, jakoś im powoli ograniczać te jednostki, bo to jest dramat. Dobra, tutaj chcę też Slingera. Tam ci spierniczyli. Dobra. Tu jest bitka z Rzymianami. Ale nie idzie to dobrze, jeśli chodzi o Rzymian. Następną jednostkę rozkrochmalili. No to będzie ciężko. Są jeszcze jacyś inni Rzymianie. Dobra, tutaj widzę, że się bronią ładnie przeciwko Raidersom. No niestety król konsort Miltiades umarł. No, mówi się trudno. W świetle ostatnich tragedii księżna Feretima wróciła do pałacu i szuka, że tak powiem, ponownego zjednoczenia z rodziną. No być może życie jest tu zbyt krótkie, żeby chować urazy. Dobra, możemy tak zrobić. Plus jeden wisdom, czyli 6 research pointów. Dostaniemy, jest dobrze. Tutaj możemy następną kopalnię wybudować. A tutaj byśmy Hamleta może wybudowali, chociaż to jest minus dwa żarcia, nie? Amfiteatr. A wybuduj amfiteatr, tego jeszcze nie było. Nowa jednostka, dobra, znaczy następna. Ty się healuj. Ty wróć tutaj w takim razie. No i może promocja. Highlander from Hills Guard. Plus 10 do obrony, dobra. Tak zrobimy. Koniec roku. No za bardzo się podzielili ci Rzymianie, ja ich obtaczają cały czas i nic nie mogą zrobić. Tłuką im te jednostki jedna po drugiej po prostu. Trzeba na to uważać, bo to nie jest tak w cywilizacji, że każda jednostka się może poruszyć o dwa pola, czy tam trzy maksymalnie. Tutaj jest tak, że oni mogą przyjechać skądś, gdzie nawet ich nie widzisz jeszcze, więc może to być troszkę problematyczne. Dobra, następna jednostka. Co tu się dzieje? Tu się na razie nic nie dzieje. Ty się ufortyfikuj. Wsparcie się zrobił Rydwan.
No to tym rydwanem od razu może tu podjedźmy. Staćmy jeszcze na promocję. Stać. Plus 5% siły. Plus 10 horsebane. Przeciwko mounted to nie. Przeciwko siege. Plus 5 siły, proszę. Łucznicy się healują do końca. Produkcja, wsparcie. No, wsparcie się szybko jednostki budują, także spoko. No, archera poproszę. Bystander. No, Filotas zauważył, że Fila, czyli jego uczennica, ma takie zacięcie do interwencji w różnych sprawach, że sama stara się coś tam naprawiać. No i teraz możemy. A nie, że. A dobra, sorry, źle wam to przeczytałem, nie przeczytałem tej góry. Że grupa jakichś tam chłopków goni kota przerażonego po ulicach i biją go patykami i się śmieją. No i Fila to słyszy, czyli ta moja wnuczka to słyszy. No i teraz Filotas, czyli jej nauczyciel, może zdecydować, w którą stronę ją popchnąć, żeby zaatakowała chłopców i odpędziła ich, rozproszyła, że tak powiem, ich uwagę, opowiadając im jakąś śmieszną historię, odwróciła uwagę, albo poczekała, dopóki będzie bezpiecznie i zajęła się tym rannym kotem i wyleczyła go, albo nic nie robi. I teraz tak, pierwsza sprawa, dostaje plus jeden courage, plus jeden charyzma, albo plus jeden dyscypliny. Pytanie, co ona już ma? Ona nie ma nic, także możemy ją dopiero, że tak powiem, ukształtować. Dyscyplina, charyzma czy courage? Courage daje Military Training Pointy dla generałów. A, niech będzie środkowe, dobra. Aha, Persowie chcą trybutu, żeby uniknąć wojny. Musimy im zapłacić 6,2 research pointa przez 40 lat. No, to musimy się zgodzić niestety, bo na drugą wojnę nas nie stać w tym momencie. Land Consolidation by się przydało, nie powiem. Monoteizm, politeizm. No ale fosa też by się przydała. Dobra, monastycyzm, to są tylko 4 tury. Colonization czy serfdom? No i teraz jak damy colonization, to będę mógł budować tilesy, kupować tilesy, a jak damy serfdom, wszystkie farmy mają plus 20% wydajności. No ale mi jest potrzebna kupowanie tilesów, więc raczej kolonizacja. Co tu się teraz będzie działo? Znowu przylecą do Aden, wiadomo. No, sami widzicie, jaki długi ruch gość się zrobił. Więc ten pacjent nawet go nie mógł widzieć, że on tam stoi, tak naprawdę. To jest trochę przerąbane. Trzeba po prostu uważać, w jakiej formacji się ustawia swoje wojsko, tak żeby żaden z nich nie był jakoś wyraźnie do przodu wysunięty, bo wtedy łatwo go otoczyć i rozwalić. Aha, że raz na tydzień Filotas przyprowadza swoich młodych uczniów do slumsów Aten, i Fila tam karmi najbiedniejszych. No i nauczyciel nalega, że takie lekcje są kluczowe w kształtowaniu przyszłych władców. No i Fila wydaje się, że korzysta na tym. Więc Ateny mają minus 30 discontenta. Może dostać Humble plus 1 charyzma albo plus 1 Wisdom.
A weźmiemy Compassionate i niech ma Wiz doma większego. Ok, tu zrobili nam farmę. Tu jest. No i teraz jak możemy kupować pola, to sobie możemy iść tutaj. Kupić to pole, kolonizacja. No i niestety to kończy jego ruch, ale tutaj będziemy mogli teraz, mam nadzieję, postawić granary. Spichlerz. No i teraz mamy łuczników, którzy oczywiście strzelają. No i teraz jest kwestia taka, że jeśli wyjadę tym golesiem tu, to oni go prawdopodobnie zajadą. No ale jeśli nim nie wyjadę, to ci kolesie tutaj będą cały czas mnie atakowali. Póki jeszcze są Rzymianie w okolicy, to jest szansa, że może mnie nie dojadą. Jeśli postawimy tego pacjenta tu, a tych czariotami podjedziemy i walniemy go tu, w ten sposób. A, tylko czarioty się wysunęły do przodu. O, pierdziel. Zapomniałem, że czarioty mają coś takiego, że jak zabijają jednostkę, to stają na jej miejscu. To jest chyba tylko ich, że tak powiem, wymysł. Chociaż nie wiem, czy wszyscy tak nie mają. Promocji już nie mogę zrobić. No to koniec roku i teraz zobaczymy, jak mi rozwalają czarioty. Na szczęście się tutaj na Rzymianach trochę skupili. No lezą tam do mnie już. Mają jeszcze dwóch tych. Jeszcze jeden Slinger przylezie. A Slinger walną w tych chyba, nie? Dobra, tu Rzymian chcą dokończyć. To może się upiecze tym. Może się upiecze tym czariotom jeszcze. Tak, przeżyli. A, nie przeżyją, bo tu jeszcze jeden jest. No to krótka była ich, że tak powiem, kariera w wojsku. Dość szybko to poszło. 10 tur się chyba gdzieś budowali i zostali zabici po dwóch turach. Także ta wojna mi nie sprzyja zdecydowanie. Dobra, postaw tu granary. Next unit. No to teraz tymi się musimy wycofać, bo tutaj to po prostu mnie zajadą w chwilę moment. Wycofujemy się tutaj, healujemy ich. Archerami strzelamy w tych panów. No i tyle, co mogę zrobić. A w Koryncie się jeszcze wybudowali slingerzy. No to upgrade'ujemy ich na archerów od razu. A w Tebach się zrobili też slingerzy. No to też upgrade na archera. Produkcja w Tebach. To teraz warriorów mi tu wybuduj. Produkcja w Koryncie. No szczerze mówiąc, to slingerów chyba. Bo Rydwan. Strength 5, hit pointy 20. Slinger hit pointy 20, strength 4. Warrior może być upgrade'owany na Spearmana. Attack forward at 25%, melee strength versus mounted, zone of control. Weźmiemy czarioty. No i tutaj obawiam się, że ta wojna to kurde będzie się jeszcze rozgrywała 40 lat chyba. Dojeżdżają Rzymian powoli. To są rzymscy slingerzy. Następną jednostkę im rozwalili. Nekropolis skończyli w Babilonii. My mamy tutaj zdecydowanie mało tych punktów zwycięstwa teraz. No nie budujemy cudów świata, ani nowych miast, ani nic.
Nasza królowa się postarzała troszeczkę. Co mamy w Atenach? W Atenach mamy tak. Archerów i teraz by wypadało ich dokończyć. Tylko nie wiem, czy przez to moi tutaj kolesie nie stracą życia. No ale zobaczymy. Teraz mamy drugich archerów, których mi podejdziemy sobie do Sparty. Mamy jeszcze czas na promocję? Mamy. Steadfast. Nie, combat normalnie. Retiring. Królowa Hydna niestety się wycofała z prowadzenia wojska, bo już jest za stara. Naukowcy z Rzymu przybyli na nasz dwór niezapowiedziani. Wysłała ich królowa Kalpurnia. Studiują starożytne malowidła z tego regionu i mają powody przypuszczać, że mogą tu gdzieś być ruiny, kopalnie albo nawet zakopane skarbce pod Tebami. Pytają o pozwolenie na wydobycie, że tak powiem. Dobra, no powiedzmy, że tak. Odeon daje mi... To jest i Urban Improvement taki jeszcze możemy dostać. Dobra, przeszukajcie starożytne ruiny. Next unit, teraz mamy tutaj Odeon. Mamy łucznika w Tebach, ale żeby dojść tym łucznikiem gdzieś, to musimy przeleźć przez ten cały rejon Tyru, więc musimy tu iść naokoło troszeczkę. Mam nadzieję, że się uda. Promocyjka. Vision. Nie, kombat plus 5%. Koniec tury. No i zobaczymy teraz, co się stanie w tych Atenach naszych. Już widzę, że Rzymianie mają przegwizdane. O nie, wyczaili mi tego łucznika chyba. No ale są... O Jezus, za dużo ich tu jest. No, jeszcze jeden podejdzie i po mnie. Kurde, balans. No i widzicie, tak to... Taka lipa, no. Taka lipa. Nic nie zdziałam. Zaczęli konstrukcję wielkiego ziggurata. Potrzebujemy archiwa, bo to powiększa research pointy, więc to się przyda. Aha, Rzym chce, żebyśmy wypowiedzieli wojnę Trakom. No i kurde, opinia może się pomniejszyć o 80. Jak wystoimy z Rzymem w ogóle? No jest całkiem dobra opinia. Nie będziemy atakować Traków w tym momencie. To by było samobójstwo. Podejdź nimi tutaj i schiluj się. O, możemy jakiegoś generała tutaj im dorzucić. Może go się healować na neutralnym terytorium. Ci na przykład mają tak, że... A, ten prowadzi już łuczników. Ten też prowadzi łuczników. To też prowadzi łuczników? Gdzie oni niby wszyscy są? A nie, to jak zacznie prowadzić? Dobra, okej. Dobra, niech będzie ten, powiedzmy. I tu mamy łucznika, którymi akurat nie faktycznie może się uda dojść tam w końcu do tych Aten. No, w Tebach tutaj to już nic nie nadziałamy. Warriorów się tu buduje. Możemy dodać generała. W Atenach nam się wybudował farmer, no to teraz niech się wybuduje, już jest piąty level niezadowolenia się robi. Festiwal trzeciego.
Festiwal trzeciolevelowy, niech będzie. 11 tur. No, zdecydowanie tutaj ta wojna to nas pogrąży. Nawet jeśli wygramy to na koniec, to jesteśmy tak w plecach z punktami jakimikolwiek. Musielibyśmy pozajmować tej Kartaginie wszystkie miasta, to wtedy byłoby możliwe jeszcze zwycięstwo. Podejdź tutaj. Kolonizacja. Drogę będzie można tutaj wybudować w końcu. No, w Atenach łucznicy. Niech się healują. Tym też możemy dodać generała, bo mamy ich na tyle. Dobra, bierzemy pierwszego lepszego. No i tym też w zasadzie możemy dodać generała. Arimbasa weźcie. Czemu nie? Następna jednostka. Ty tutaj masz akurat nie sentry może. I koniec roku. Na jakąś ofensywę wielką to mnie raczej nie stać. Bronić się mogę jeszcze. Następną jednostkę Rzymian rozpieprzyli. Księżna Diotima będzie się uczyć oczywiście. Filozofii. Ty. A czemu nie mogę tu drogi wybudować? Tu już jest droga, czy jak? Nie. No nie wiem czemu. Cała droga musi być w terytorium? Dobra, spróbujmy. Colonize for Sparta. O, ten granary wybudował, więc teraz mamy żarcia trochę plus. Jeszcze jak sobie tutaj wykupimy to pole. To będzie już w ogóle cacy. Dobra, no i co my tu możemy zdziałać? Znowu się tu wystawimy, to będzie dramat jakiś. A nic, spróbujemy. After the horrors of recent skirmish. Aha. Dostał jakiegoś pierdolnięcia w głowę i nie może mówić, jeść ani wstać z łóżka. Wyślijmy go na przymusowe leczenie. Teraz tymi spróbujemy ich zablokować od tej strony. Tymi podejdziemy tutaj i strzelimy. No i za wiele to jak widać nie zdziałało. Więc może być ciekawie. Teraz tu mamy slingerów następnych. Lecimy nimi czym prędzej. Promocja, kombat. Ok. Warriorzy w Tebach. No nic nie robicie. Sleep. No i tym gościem po prostu się fortyfikujemy w
Wsparcie mamy wybrać produkcję. Wybudował się Archer. No to budujemy następnego Archera. Vargos się wybudował Slinger. To budujemy... Może już teraz coś innego w końcu. Festiwal wybudujmy. No i Archerem ze Sparty sobie podejdziemy tutaj. Promocja, a już mnie nie stać, wydałem wszystkie punkty, dobra. Ci się zajmują, widzę, Rzymem dalej. Dobrze dla nas. No i zajumali w końcu ten Rzymian. Więc teraz wszyscy ci kolesie pójdą na nas. No i będzie ciekawie, będzie ciekawie. O, barbarzyńcy blisko Teb. Dobra. Królowa Ifra chce się, zdaje się, pojednać. I... chce nas jakoś do tego przekonać, więc możemy wybrać, co chcemy. Więc chcemy 125 punktów Discovery Pointów po prostu. Dobra. Unlikely scenario. Zarastriański ksiądz uważa, że odpowiednia ofiara... że odpowiednia ofiara dla bardzo potężnego bóstwa pozwoli mu zdobyć wiedzę na temat podróży w czasie. Czy chcemy, czy nie chcemy? 125 żarcia trzeba dać. Dobra, damy mu. Zobaczymy, czy będziemy mogli podróżować w czasie. Birema Axmeni Fossa. Birema nam nic nie daje, bo nie mamy w zasadzie nic nad morzem. Axmeni może. Teraz... Cut the Scrub. Czemu ja tu nie mogę drogi zrobić, powiedzcie mi? Znaczy, tu już jest droga chyba akurat. Tak, road jest napisane, że jest. Tutaj nie ma drogi, ewidentnie. Mogę tu różne dziwne rzeczy robić, ale drogi nie mogę. Mauzoleum mogę zacząć, ale to już ktoś zaczął. Masakra jakaś. Hagia Sofia. Circus Maximus. New Mounted Unit starts with Swift. Nie wiem, czemu tu nie mogę drogi wybudować. Ty, to jest dla mnie jakieś podejrzane. Tu już bym sobie to połączył wtedy. A tutaj mogę? Musiałbym skolonizować, ale też nie mogę za bardzo. Dobra, wiesz co, to idź do tej Sparty. Z powrotem. No i nie masz już rozkazów, nie? Ale Circus Maximus mógłbyś wybudować. Potrzebne by mi było tylko 3,5 tysiąca gelda, żeby dokupić potrzebne materiały. Więc raczej na razie mnie nie stać, chociaż niedużo już brakuje. Next unit. Ty budujesz tutaj oczywiście... Aha, nie mogę tutaj wybudować farmy, bo... Też jest następna rzecz, której nie rozumiem. A, tu mam, dobra. Farma. Ok. Następna jednostka. Ty. Trzeba stąd spierdzielać, bo to będzie grubo zaraz. Więc tak, najpierw Rydwany. Rydwanami wycofujemy tu. Tymi łucznikami wycofujemy do Aten. Tymi łucznikami wycofujemy może tutaj. A tymi łucznikami idziemy tu. No i jeszcze mamy slingerów. Slingerami podejdziemy sobie tutaj.
I upgrade'niemy, a nie upgrade'niemy już, bo nie ma. Nie ma jakby możliwości. Ty mi fortyfikacja. Ty mi po prostu pas. A, do filangitów niestety nie mogę, dobra. Bo potrzebuję co? Cytadelę w mieście potrzebuję. To muszę tu podesłać jakiegoś tego, Mietka. Może się uda tą cytadelę wybudować. A widzę, że oni się tutaj tak troszkę obawiają. A, za jeden rok kończyłem piramidy. Jakieś nerwowe ruchy wykonują. Monoteizm czy politeizm? Monoteizm daje nam plus jeden rozkaz rocznie. Politeizm... Każde miasto może budować nieograniczoną ilość świątyń. Świątynia, dobra rzecz. Dobra, weźmy politeizm, czemu nie? Air Education. Czego się będzie uczyć? Niech się uczy taktyki. Następna jednostka. No to jest ten typek. No i właśnie, gdybym chciał cytadelę. Czy ja mogę w ogóle cytadelę budować? Nie wiem. A tu by go trzeba posłać, żeby dobudował to. Dobra, widzę, że tutaj się jest zachęcająca sytuacja do tego, żeby zrobić jakąś ofensywkę małą. Najpierw tych upgrade'niemy do archera. A, 100 drewna to kosztuje, nie mam tyle. A jakbym chciał kupić? To da radę. Ok. Upgrade'niemy ich do archera, ale oni wtedy stoją już. I gdybyśmy teraz tych wysłali tutaj, a tych wysłali tutaj, to co by się stało? Fortyfikacja. I jeszcze mamy tych. I tych byśmy wysłali tutaj. Koniec roku. Zobaczymy, co teraz zrobią. Teraz mamy mniej więcej taki front ustawiony, taką linię, więc nie mogą jedne jednostki za wielką ilością innych jednostek naparzać. A podesłali sobie slingerów dość blisko i mam nadzieję, że ich rozwalimy. No, teraz sobie zrobili tutaj wolne pole, więc to może być trochę niebezpieczne. Rzymianie z barbarzyńcami się tłuką. Będziemy powoli kończyć odcinek. Księżniczka Arsinoe jest chora, no trudno. On the march. Po serii różnych niebezpieczeństw potężni Trakowie... Aha. Zagrożeń, powiedzmy. Potężni Trakowie zdecydowali się nam wypowiedzieć wojnę. No to możemy podjąć dwie decyzje. Albo przeznaczyć wszystkie zasoby na wojnę, albo wynajdziemy nowe bronie i taktyki. I to zrobimy to drugie. Dostajemy 125 research pointów. Więc całkiem spoko. Teraz tym typkiem bym chciał iść tutaj i dokończyć te piramidy, ale nie wiem, czy to się da, tak? Czy się nie da? A, on sobie tam już robi. Dobra, okej. Okay. Wystarczyło go tam postawić. Okej. No to teraz mamy taką sytuację, że bierzemy tego łucznika z Aten, stawiamy go tutaj i strzelamy w tych typów. Critical hit. No i promujemy gościa. Od razu dostał 100 expa, bardzo ładnie. Czy to są nasi wrogowie? Nie, to jest rzymski chariot, tak? Tak. No to dobrze. To wszystko się zgadza. Tym łucznikiem sobie podejdziemy jeszcze, a nawet tutaj. I next unit. Promocji nie mogę, bo nie mam punktów. Dobra. I tutaj jest nasz
Scout, który jest otoczony trakami, więc możemy już spokojnie przyjąć, że go nie ma. Zdisbandujemy go. Okay. Research. Mace Many. Oni mają szóstkę siły, także są lepsi zdecydowanie. Więc weźmy Mace Manów. No, niech się wymyślają. I tutaj sobie spasujemy. Tutaj sobie też spasujemy. Tym sobie też spasujemy. No i tyle, koniec roku. Mam nadzieję, że te piramidy dobuduję do końca, zanim go zabiją. A tu mamy ambicje jeszcze. Judaizm został ufundowany w Baktrze i piramidy zostały skończone przez Grecję. I mamy promocję Duke'a Consorta. Plus jeden Courage z 2 do 3. Albo Hardy. Fatigue Limit ma plus 2 wtedy. Bloodthirsty. A, przeciwko uszkodzonym jednostkom będzie miał plus 10% siły. No niech będzie Bloodthirsty. Kolacja z rywalem. Delegacja z Persji. Została wysłana, żeby wyprostować jakąś mniejszą kłótnię pomiędzy naszymi dwoma narodami. Podczas kolacji jeden z nich spekuluje, kto mógłby pokonać bogów wojny. No i stwierdzają, że generał Boran de Younger jest najlepszym kandydatem. No i możemy się zgodzić, generał Boran jest dobry, on jest oczywiście z Persji. Albo możemy powiedzieć, że no bądźmy realistyczni, wszyscy wiedzą, że ten nasz książę konsort Cassio Claudius jest po prostu nie do rozwalenia. Tylko wtedy tracimy 40 opinii z Persją. Jeśli chodzi o opinię z Persją, to i tak nie jest za dobra. Natomiast w tym momencie nasz generał Claudius zostaje slighted, czyli nie może być nauczycielem, gubernatorem, generałem albo nie może zasiadać w radzie i ma minus 100 do opinii o liderze. No musimy być za naszym, bo to jest nasz najlepszy generał. Jeśli on nie będzie mógł prowadzić wojska, to trochę słabo. Więc trudno. Srał pies stosunki z Persją. Piramidy się zrobiły. Piramidy będą stały jako świadectwo naszego ludu po wsze czasy. Symbol naszych osiągnięć dzisiaj i chwały, która jeszcze nadejdzie. Dobra, zajebiście. Dostajemy plus jeden rozkaz rocznie i start. Aha, koszt wszystkich następnych praw jest o 25% mniejsze. No i plus dwa legitimacji dostajemy, czyli dostajemy też następny rozkaz, bo mamy pełne 10. Także spoko nawet. No i przesunęliśmy się troszkę nad Kartaginę wbrew pozorom. Ta Kartagina wcale nie się tak dobrze nie rozwija. Zagraniczni wojownicy. Po wielu debatach i zastanawianiach nasz doradca wojskowy Alcybiades młodszy proponuje wcielenie wojowników z podbitych narodów do naszej armii i stwierdza, że to, że tak powiem, spowoduje znaczne podniesienie liczebności naszego wojska. No, podczas gdy sama idea brzmi obiecująco, rodziny szlacheckie w naszym kraju mogą tego nie aprobować tak łatwo. Większa armia jest naszym priorytetem. Alcybiades dostaje plus 20 opinii. Dostajemy Foreign Fighters w Atenach. Foreign Fighters nam daje co? Jedno niezadowolenie na rok, ale plus 20% training pointów, czyli plus 2 training pointy dokładnie. Ale wszystkie rodziny mają minus 40 opinii o nas, albo możemy stwierdzić, że to jest no, niebezpieczny precedens. Alcybiades wtedy dostaje minus 20 opinii o nas, dostajemy plus 2 legitymizacji i wszystkie rodziny dostają plus 40 opinii na 20 lat. I to będzie zdecydowanie lepsze rozwiązanie.
Następna jednostka. Ten w końcu wybudował, co miał wybudować. Jest fajnie. Co tu może? Świątynia Zeusa. Czy któraś z tych świątyni w ogóle daje mi coś takiego jak polepszenie zadowolenia ludzi w mieście? Chyba nie. Poseidon na przykład daje kasę. Hades daje output wszystkich queries plus 50%. O, no to to akurat nie by było dobre. To ja bym chciał, żeby mi tutaj akurat nie queries i plus 50%. Więc świątynię Hadesa postawimy. Oczywiście, że tak. Ten typek już tu dobudował, co miał dobudować. Nie widzę tutaj chyba powodu, żeby robił coś nowego. Corinth, Holy City, Ostia. Brundizium tam mamy. No tu by można było drogę pobudować do Sparty, nie? Tutaj już droga jest doprowadzona, więc wchodźmy tu i buduj drogę. Następna jednostka, no i teraz zaczynamy ofensywę naszą chyba. W końcu. Podejdziemy sobie tak. Tutaj tym łucznikiem, tutaj tym łucznikiem, tutaj tym czariotem, tutaj tym łucznikiem, tutaj tym łucznikiem. Więc ten łucznik na przodzie jest troszkę za bardzo wystawiony. Może ja go jednak wycofam, ale wtedy ten czariot będzie wystawiony. Kurde, tak czy siak już jest troszkę wystawiony. Może jeszcze przemieśćmy go tutaj. Możemy generała jakiegoś dodać? Możemy. Księżna Fila, proszę bardzo. Tutaj. Attalus Zelota. Będą się mogli healować na neutralnym terenie. Bardzo ładnie. Dobra, następna jednostka. Ten już mają generała. Jest wszystko fajnie. Nie możemy się upgrade'ować do falangitów, bo nie mamy cytadeli. Dobra. Tu się wybudowali też kolesie. Do Axemenów 80 jest potrzebne. Gdybym to chciał zakupić, nie da rady czegoś takiego zakupić, niestety. 80 training pointów jest potrzebne, żeby się upgrade'ować do Axemenów. Nie mam tyle. No to na razie muszą to być po prostu Swordsmeni, czy co to jest w ogóle. Warriorzy. No i teraz tymi warriorami... oni tu już mają falangity chyba, nie? Spearmenów tu mają, dobra. No spróbujemy podejść, zobaczymy. Albo mnie wyczają, albo zresztą nie. Fortyfikuj się tu i stój. Produkcja w Tebach. W Tebach się wybudował wojownik też. No to teraz budujcie Axemenów. Tymi się już nie chcemy ruszać więcej. O ja, pas. Koniec roku. Dobra, będziemy kończyć, bo ten odcinek jest trochę przydługi. Także dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ofensywa teraz pójdzie i coś zdziałamy z tą Kartaginą w końcu, bo ileż można. No ale to już się okaże w następnym odcinku. Tutaj mi jacyś właśnie Trakowie podchodzą, ale na szczęście mamy tutaj jakąś obronę, więc mam nadzieję, że się to uda odeprzeć. No i tymi byśmy poszli na tyr, to by było całkiem spoko. Dobra. Albo dobra, ruszmy się jeszcze w tej turze, bo chcę zobaczyć, ile zdołamy zdziałać. Więc tak, ruszymy się tu. Strzelimy w tych. Ruszymy się tu. Strzelimy w tych. Nie żyją. Ok. Ruszymy się tu. Strzelimy w tych. Ruszymy się tym czariotem. A tam już się nie dam rady ruszyć. To tutaj się musiałbym ruszyć. I walniemy im. I jeszcze możemy się ruszyć tym kolesiem. Tu. I strzelić w tych. Ale przeżyli jeszcze, skurczyłek i dranie.
Trochę się wystawiłem, nie? Paroma jednostkami, ale mam nadzieję, że oni tu już nie mają aż takiej dużej armii, żeby mi narąbać, a nawet jeśli ktoś przyjedzie, to będą mieli poważne problemy, bo tutaj jest dość sporo naszych jednostek. Ale to już będziemy widzieć w następnym odcinku. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć.